Hejka, z tej strony Elza i witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku obczajmy nową aktualizację i kupimy dwa konie. Co nowego w aktualizacji? Mamy przecenę na dzikuski i szwedy, nowy wyścig, nowy koń i opowiadania pani Holdsworth. Została również zaktualizowana ikonka Star Raidera, Shillingów i Star Coinsów. Mi osobiście nowe ikonki się podobają, natomiast na początku trochę trudno jest mi się do nich przyzwyczaić. Jedziemy teraz do Fortopinta, gdzie jest właśnie ten jeden nowy koń. Gdzie on jest? Gdzie on jest? On tutaj jest. Witam pana. Oj, a ten koń jest też piękny. Śliczny on jest. Tutaj jest ten koń, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, jakby on był trochę niebieski, ale ma bardzo ładną odmiankę. Zadek też ma ładny, ale wydaje mi się, że bardziej mi się podoba ten z farmy Steve'a. Z tego co wiem, ten koń zostaje u nas na stałe, więc nie muszę się śpieszyć. O, czyli on ma galaksy, okej. Ale bomba, słuchajcie, w tej fryzurce to on przepięknie wygląda. A inną? Może inną? O, Irokeza, jestem ciekawa. O, w Irokezie też ślicznie, też ładnie. To jeszcze jedno zobaczymy. Zobaczmy wszystkie może. No mówiłam, jakby on wydaje się taki niebieski. Patrzcie na tą grzywę, taką czarną, a tą sierść. Wydaje się taka niebieska właśnie, tak moim zdaniem. O, tą mamy. Grzywkę. Moją ulubioną fryzurkę łapa los. No i jak tam ty wyglądasz w tym? No nie wiem, nie dałabym mu tej fryzurki. Moim zdaniem nie pasuje ona do ciebie. Gdybym miała coś ci dać, to bym dała te koreczki. Naprawdę. No, w tej też dobrze wyglądasz. Myślę, że tak, wyglądasz tym dobrze, ale wiecie co, ja bym tego konia troszeczkę odsunęła od tego płotu, no bo tak tutaj, no tak ciężko mu się przyjrzeć z tej strony. SSO, jeśli to oglądacie, to możecie go troszkę przesunąć, bo z drugiej strony tak ciężko go obejrzeć. Jeszcze jakaś grzywa nam została, właśnie, została nam długa, jak ty w niej wyglądasz? No, bardzo ładnie wygląda moim zdaniem, ale tak jak mówiłam, ja bym mu dała koreczki, słuchajcie. Jeszcze raz, weźmy go sobie w koreczkach i zobaczmy. A, no, tak, zgadza się, dałabym ci koreczki. Dobra, ogólnie są te konie na przecenie, o ten tutaj pan jest na przecenie. Nie wiem, czy go kupować, bo szczerze nigdy nie zastanawiałam się, może raz miałam taki dzień, gdzie myślałam, że a może go kupię, ale tak finalnie myślę, że nie będzie mi się chciało za bardzo go trenować. No nie wiem, może na Halloween go kupię sobie, co prawda byłoby już po przecenie, a ta cena wygląda bardzo ładnie. To może inna grzywa, może taka. No chyba tą bym mu dała, tak szczerze. Ale zobaczmy jeszcze inne, bo są te ulubione moje. No w tej. Ła, wiecie co, bardzo mi się podoba te takie... No wiecie, ten taki gradient jest prześliczny. Od takiego niebieskiego jak ta maść do takiego pomarańczowego. To wygląda naprawdę cudownie. No nie wiem, a zobaczmy jeszcze tą ostatnią. Wiesz co, ja bym wolała ciebie w tamtej. O, dzień dobry, witam. O, w tej też ładnie wygląda kuń. No ale jak ja bym miała go kupować, to bym dała mu Irokeza. Jest prześliczny w niej. Tylko ten ogon też tak dziwnie wygląda. Te umalowanie wygląda dziwnie. Konika obejrzeliśmy, także lecimy dalej. Jeszcze zobaczymy je, ukryj mnie, a pokaż mi te. Widzicie, jakie ładne teraz konie są? No piękne fryzurki im dobraliśmy. Teraz myślę, co zrobić. O, tutaj mamy buteleczkę. Zniknęła, a nie, jest, ciągle jest. O ja, słuchajcie, my zaraz mamy Halloween, jak możecie widzieć, na jakim koniu jestem, to tak. Nie mogę się doczekać, aż kliknę po prostu, bo nie mogę inaczej. Piękny jest ten koń, no mój ulubiony po prostu, jeden z moich ulubionych koni. I pamiętam, jak tutaj nagrywałam odcinek, gdzie kupowałam na swoje 18 urodziny konia. Kupowaliśmy wtedy Batmanka, ale pamiętam to. Oj, tutaj mamy jeszcze puszeczkę. Ajajaj, a myślałam, że tu kupię konia, którego chciałam. Ale go to jednak nie ma. Ale z tych koni to bym kupiła tego i tego. No zobaczcie, no jaki piękny. Ja bym już go wzięła. Ale ja mam nadzieję, że będzie jeszcze ta jedna przecena. Chociaż nie wiem. Może sobie uciekam lepiej. Ale czemu mu stoisz na nosie?
Klara! Dobra, myślę, że możemy przejść dalej. A gdzie by tu pojechać? Myślę, że z tym wyścigiem jeszcze trochę zaczekamy. Co mamy jeszcze? O! Może kupimy jednego konia, słuchajcie, już naszego pierwszego. Myślę za tym, żeby pojechać do Dundul. Myślę, że po powiedzeniu słowa Dundul się spodziewacie, jakiego kupię. Możecie napisać w komentarzu, czy zgadliście, czy jednak nie. Słuchajcie, jesteśmy już w Dundul, to tutaj kupujemy pierwszego konia. A naszym pierwszym koniem będzie, uwaga, uwaga, ten! Kupujemy tego oto konia! Troszkę myślałam, zastanawiałam się nad tym imieniem dla niego, ale nie jestem pewna. Wiem, że to będzie Klacz, tego to jestem pewna. Ale reszty tak już nie do końca. Fryzurki ci nie zmienię, ta jest moim zdaniem najpiękniejsza. Siemanko, pomacham wam. Hej, czemu mnie tak zatrzymało? Biegłam w miejscu, słuchajcie. A pozdrawiam was sobie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeszcze tego będę chciała kupić. Tego, o tamtego. Tego nie wiem. Na razie sobie go chyba odpuszczę. Tyle chcę kupić tych koni, ale słuchajcie, mam taki plan, żeby wpierw kupić dwa konie. Tego i jeszcze jednego, o którym wam jeszcze nie powiem. A resztę kupimy na live'ie, taki mam plan. Kiedy live będzie, tego nie wiem. Może tego samego dnia, kiedy wstawię ten odcinek, to jest bardzo prawdopodobne. Klikamy sobie konia, możemy już parę rzeczy ustawić, czyli wchodzimy do personalizacji. To będzie koń dorosły, czy młody? Dorosły, to będzie dorosły, to będzie Klacz. I nasze imię, no właśnie nasze imię. Już wiem, jakie jej imię tak wstępnie wybrałam, nie jestem jeszcze pewna. Także słuchajcie, szukamy członu Holly. A naszym drugim członem będzie Berry. Imię mamy już wybrane. Czy do ciebie ono pasuje? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Mamy już wszystko wybrane, także klikamy kup konia. Nasz koniś jest już w stajni, także lecimy po nią. Tutaj nasza ślicznotka stoi. Uważam, że to imię pasuje do niej. Także wsiadamy na konia. Ale się cieszę, że ciebie w końcu mam kiedyś. Jak weszły te konie, to powiedziałam sobie, ja ją muszę mieć. Ale nie pamiętam, co się stało, że jej jednak nie kupiłam. I po prostu zapomniałam, że ten koń w ogóle istnieje. I teraz nadeszła ta chwila. Wybieramy więc jej sprzęt. Oczywiście damy tutaj moje ulubione siodło, te, które mamy w Morland. Do tego oczywiście nasze ulubione ogłowie, które do tego siodło pasuje. Biały czapraczek, również mój ulubiony. I teraz może jakieś kokardki. Ten koń nie może mieć owijek, z tego co pamiętam. Chciałabym bardzo tego małego, uwielbiam te małe stworki. Może kiedyś tego kruka do tego konia będę go trenowała, wezmę? Bo on by pasował, on by strasznie tak bardzo pasował, ja wam pokażę. Chodź, musisz się bardziej pokazać, kruczku. Ląduj trochę. Tutaj kokardeczka, skrzydełka, pyk. Trochę niebieskiego, pyk. Wszystko mamy. A chyba tego kruka jednak zostawimy, już. Wybaczcie, moje kochane dinusie. Weźmiemy sobie te podkowy, a te mogę już usunąć. Przydałoby się jeszcze tutaj zrobić porządek mały. Trzeba się przygotować na urodziny Star Stable. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wam powiedzieć. Możliwe, że odcinek z aktualizacji urodzinowej pojawi się
możliwe, o tej samej porze, o której jest ten film, chodzi mi tu o dzień bardziej, czyli sobota, niedziela, ponieważ daję monitor na gwarancję, bo z tygodnia na tydzień mam coraz więcej takich pasków poprzecznych, które widać, a nie chciałabym na Halloween nie mieć monitora, więc postanowiłam, że trzeba już go teraz dać na gwarancję. Ale ty się, konik, ładnie poruszasz. Zobaczmy, jak on się porusza, bo oj, kuś. No tego kuscika będzie mi ciężko się przyzwyczaić, ale ten stęp ma przepiękny, kocham. Po prostu kocham. Ale ten kus, no tak, nie wiem, przyzwyczaję się, o, przyzwyczaję się. Galop mamy piękny, tutaj, jest okej. No i ten najpiękniejszy, prześlicznie, cudownie. No, tylko ten kusik taki troszkę, ale jest okej moim zdaniem. Wygląda na takiego zebranego konia. A właśnie, ale to jest akurat fajne, bo mu tak grzywka też fajnie lata. To jest na plus, to jest wielki plus. Dobrze, wiedzieliśmy tego konia. Mogę wam jeszcze pokazać, jakie on ma fryzurki. Ja mu nie zmienię, ja jestem tego pewna na 100%, ale fryzurkę wam jak najbardziej pokażę, ale ja się za tobą stęskniłam, konik. Serio, naprawdę bardzo go chciałam od bardzo dawna. Dobra, mamy taką tutaj fryzurkę, a nawet pasuje do ciebie, ale nie zmienię. Nie ma takiej opcji nawet. Może kiedyś? Nie ma takiej opcji. Nie będę zmieniała, bo ogonek taki troszkę już nie do końca pasuje. Tutaj mamy takie starsze koreczki, wystające mocno. Taką fryzurkę mamy też, zaraz ją pokażę, o taką też starszą. Mamy tutaj takie starsze fryzurki, ale z czasem nawet mi się podobają. Kiedyś mi się nie podobały i to bardzo, a teraz naprawdę bardzo mi się podobają. No te konie mają taką dodatkową fryzurkę, czyli chodzi o ten ogonek, ale u tego konia nie będę tego dawała, bo moim zdaniem bez wygląda o wiele lepiej. Co możemy teraz zrobić? Jestem bardzo ciekawa, o co chodzi z... Gdzie to? O, Fort Maria! Tam są jakieś zadania, to jest bardzo, bardzo ciekawe, więc się tam wybieramy. I lecimy do naszego Fort Maria. Ten koń jest piękny, uwielbiam. A ten kuś, chciałabym mieć ten poprzedni, bo ten poprzedni był czaderski, uwielbiałam go. Ale ten też jest okej, da się przyzwyczaić. Naprawdę, już tak z minuty na minutę coraz bardziej mi się on podoba. Ej, naprawdę ślicznie to wygląda. Miałam małą ścinkę, ale jest już okej. Czy mi się dobrze wydaje, czy ten hieroglif przedstawia, jak zrobić tego kruka? Mamy tutaj kruka. Widać to po dziobie, że to jest kruk. Mam tutaj kość i coś dziwnego. No to chyba jest przepis na kruka. To jest, słuchajcie, bardzo ciekawa teoria. Tam jest źrebaczek! Lecimy do źrebaczka. Widziałam, jak ludzie wstawiali filmiki, jak te zwierzątka się bawią razem. Na razie to one sobie stoją. Jest na dole, mamy normalne zadanie. Niech no przetrę kurz z oczu i dobrze się wam przyjrzał. Skarbeńki! Wszystko w porządku? Tak, pani Holdsworth, ma pani jakieś wieści? Tak, chodzi o pradawne drzewa, zwane także opiekunami życia. Odczytałam jakiś zniekształcony stary tekst na bazgrany za wijasami. Jego autor zaobserwował, że większość pradawnych drzew zasnęła. Osoba ta uważa, że drzewa należy obudzić, by przyspieszyć odrodzenie Aiden. Najwyraźniej inne pradawne drzewa nie miały tyle szczęścia. Autor napisał: niektóre korzenie drzew nieświadomie splątały się z mackami garnoka, przez co wstąpiła w nie prawdziwa złośliwość. Spaczone pradawne drzewa mogą zostać oczyszczone przez strażników Aiden. Jednak, jeśli ta sztuka im się nie powiedzie, drzewa takie należy ściąć. O, to wszystko wyjaśnia, słuchajcie. Wszystko wyjaśnia. Co więcej, ten nieznany twórca pisze: pradawne drzewa mają tendencję do wpadania w złość, jeśli poczują się zwiedzione fałszem ludzi. A gniew takiego drzewa na pewno nie pozostanie niezauważony. Chwila.
ile jest tych pradawnych drzew? I kto by chciał je oszukać? Już od dawna podejrzewam, że jest wiele pradawnych drzew, o których nie wiemy. Jorvik rozkwitał pod ich ochroną na długo przed tym, zanim zaczęto je wykorzystywać jako materiał budulcowy. Przypuszczam, że jest to jeden ze sposobów na oszukanie drzewa. Ten starty tekst mówi także o tym, że niektóre czarownice zawarły umowę z pradawnymi drzewami, by zwiększyć własne moce magiczne. Nie wiadomo jednak, czy to przysłużyło się także drzewom, gdyż wygląda na to, że ich energia była wykorzystywana zarówno przez dobre, jak i złe wiedźmy, z różnym skutkiem. Co o tym sądzisz, Elza? Ja bym dała to. Tak, teraz to wszystko ma sens, ale jest okropne. Garnok przejął opiekunów życia. Cóż, mamy zadanie na przyszłość. Trzeba znaleźć wszystkie pradawne drzewa i uleczyć te, które zostały spaczone przez zło. Na całą trawę Jorviku mam nadzieję, że już nigdy nie zobaczył żadnego się... Że już nigdy nie zobaczy opiekuna życia, którego nie można uratować. Wracam do moich badań. Beatrix, znajdź jakąś dobrą książkę, którą poczytamy do popołudniowej herbatki. A wy zmykajcie i miło spędźcie czas. Wyślę wam wiadomość, gdy dowiem się czegoś nowego. Do widzenia, skarbeńki. O, tutaj się razem bawią, ale to fajnie wygląda. Uciekamy od tej przerażającej mgły i jedziemy do wioski Valadale. No jak ja czekam, aż zaktualizują te miejsce. Tak bardzo czekam, nie mogę się już doczekać. Jesteśmy już na miejscu i kupujemy nowego dzikuska. Kupujemy tego oto pana, natomiast tą panią kupimy na live'ie. Myślę, że imię, które do ciebie wybrałam, będzie naprawdę bardzo ładnie pasować. Gdybym miała więcej Starcoinsów wtedy, kiedy je dodawali do gry, to tego z pewnością bym też kupiła. To będzie również koń dorosły, natomiast to będzie wałach. Czas na imię, a imię, jakie mu wybrałam, to Dizzy Dancer. Wszystko już wybraliśmy, także klikamy kup konia. Nasz koń jest już kupiony, także lecimy do stajni. Hej, witam! Witam kolejnego dzikuska w mojej dzikiej rodzince. Ciebie tutaj na razie odstawię, twoją rodzinę będę musiała uzupełniać, słuchajcie. Jemu natomiast jedynemu nie będę zmieniała grzywy. Chciałabym, żeby moje dzikuski były troszkę różne, więc taką mu zostawię. Jak ciebie ubrać? No ja bym dała ci te siodło i również ten czapraczek, ale już bym chciała ci trenować tak bardzo. Jesteśmy na posterunku Sekwoi. Ale to ładnie wygląda. Wow. Witaj, cieszę się, że cię widzę. Sam prawie się zgubiłem w drodze do tego miejsca. Dalsze dialogi będą się już powtarzać, także zapraszam was do moich poprzednich odcinków z Końmi Jorviku. Wzięliśmy już wyścig, także klikamy OK i jedziemy.
To był bardzo fajny wyścig. Myślę, że to jest moja ulubiona edycja Koni Jurwiku. I za każdy wyścig dostajemy 500 punktów dla naszego konia. Myślę, że to bardzo fajna nagroda. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!